Dzień dobry, kochani, moi widzowie. Kurde, no, będzie to przeprawa ostra. Będziemy oglądać mój pierwszy materiał komediowy, który został wydany nawet nie wiem kiedy, dobrych parę, dziesięć, nie wiem, siedem, pięć, sześć, ileś tam. No i jak po tytule widzicie, no, kurde, no, ciężko będzie mi to oglądać. Natomiast, no, czego się nie robi, żeby sprzedać bilety na nową traskę. Witam, dzień dobry, zapraszam. Jest 18 miast w tym momencie. Szukajcie biletów w najlepszych sklepach muzycznych. Szukajcie ich cierpliwie dzień po dniu. Starajcie się podążać ich śladem. Szukajcie ich, bo sama nie wiem już. Bo nie wiem, kiedy sama się. No i co, kurde, no nie będziemy przedłużać. No to jest nagranie 30-minutowe. Proszę państwa, włączmy je sobie. Siemaneczko, bonus Brice z tej strony. Zapraszam do obczajenia specjala komediowego Cezarego Ponterskiego pod tytułem Lokalny Support. Ogólnie mega beka. Polecam obejrzeć. Prawdziwi luje oglądają Cezarego Ponterskiego. Jest ogólnie mega, mega jazda, mega spoko koleś, mega śmieszny, mega, mega zajebiście, więc jeszcze raz zapraszam do obejrzenia specjala komediowego Cezarego Ponterskiego pod tytułem Lokalny Support. Pozdrawiam serdecznie, pozdro 600 na rejonie, bonus BGC. Elo! Proszę państwa, ta zapowiedź, to byłem z niej bardzo dumny i do tej pory jestem. Ona kosztowała 40 zł na tamte czasy inflacyjne, no to teraz by było 60. No i ja uwielbiam to, jak szczególnie ten moment, jak bonus tak mówi i potem tak wstaje, taki zmęczony, żeby wyłączyć kamerę tak od tyłu. Jest tak No i fajnie, no. No też nie przemyślałem tego do końca, tam nie były dobre komentarze, w ogóle pod tym materiałem nie były dobre komentarze. To nie, bo mnie pytacie często, gdzie jest ten pierwszy materiał, dlaczego go nie ma, nie mogę go zobaczyć. No bo on jest kurwa tragiczny, bo jego się nie da oglądać, dlatego właśnie nie można go zobaczyć. I tam były komentarze z tym bonusem, że na przykład był taki komentarz, że super, mega talent komediowy, a ten drugi typ to kurwa nie wiem, jakiś śmieć. I w ogóle była taka sytuacja, że Antoni Syrek Dąbrowski, prezes Stand Up Polska, znany jako także Antoni SD Mafia, i wypuszczałem ten materiał na kanale Stand Up Polska, do mnie zadzwonił, jak się dowiedział, że mam bonusa w intro, i zapytał, czy ja na pewno chcę to wrzucać u nich. A ja mówię, Antoni, czy ty kurwa wymiękasz? Zapowiadał mnie Cezary Jurkiewicz. Dajcie mu wielkie brawa, Czarek Ponteski! Chodzę do recepcji. Ja, Jezu, zobaczcie jak ja wyglądam, tak? Szanowni państwo, tak wyglądają osoby, które chlają. I ja tutaj chlałem codziennie. I to widać bardzo. Jezu, wyglądam jak opona. Zobaczcie, tutaj se porównajcie. Zrobię tutaj porównanie. Przed i po. Ten człowiek wygląda, jak ja to kiedyś mówiłem gdzieś, że ja. To były te czasy, gdzie ja nie kupowałem chusteczek higienicznych, bo miałem cały czas te z dostaw z KFC. I papieru nie potrzebowałem w ogóle. Może, żeby trochę podbić atmosferę, żeby energia poszła w górę, żebyśmy się tutaj lepiej bawili, to proponuję taką rozgrzewkę. Cytat Herberta. Już łzy mnie opuściły. I tylko czasem trzęsą się śmiesznie plecy. W dłoniach zamykam twarz. To są chwile słabości, gdy nagle sobie przypomnę różowe półksiężyce schodzące z nad twoich palców. Jesteś rozgrzani, ale możemy ruszać. No to akurat tutaj weszło nawet i nawet jestem dumny z tego rozgrzewania Herbertem. Było dosyć nawet takie, dużo osób mnie za to propsowało. Ale to, szanowni państwo, to w ogóle jeszcze nie te czasy, tam nikt nie przyszedł na mnie w ogóle, tylko to było jakiś open mic w resorcie i ja tam w ogóle wbiłem z dupy, żeby to nagrać. I zupełnie nie ma takiego vibe'u.
z żartami. W ogóle na początku, bo powiem wam niezłą jazdę, bo nie wiem, czy kojarzycie te takie zamachy terrorystyczne, które były w Paryżu jakiś czas temu, że tam mnóstwo osób zginęło. To wyobraźcie sobie, że mój brat był właśnie akurat tydzień wcześniej na Słowacji. Wypoczynkowo sobie pojechał, bo on tam też w korpo pracuje, prawda? Ja mu nawet trochę pomogłem, zawiozłem go na pociąg, ponieważ ja wyznaję taką starą uliczną zasadę. To jest stara uliczna zasada: brat za brata, brat za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Bardzo znana. Na ulicy ja się wychowywałem, ja znam takie wszystkie. Tak, w rodzinie też mam trochę tutaj żartów, bo staram się wplatać, bo ja to nie byłem najlepszym tam synem na przykład też. Zaniedbywałem strasznie moich rodziców. Nie miałem dla nich czasu często, liczyło się dla mnie tylko przedszkole i przedszkole. Zaniedbywałem ich bardzo. Może jest jakiś taki crowdwork, zainicjujmy jakąś taką rozmowę. O, proszę państwa, teraz będzie crowdwork. Czyli moja popisowa dziedzina sztuki zwanej stand-up. Coś tam może tutaj fani w zielonym? To jest zielony? No tak myślałem właśnie. Dobra, to tyle z crowdworkiem. Nie jestem dobry. Nie, no dobra, zróbmy może jakiś, zróbmy. Jak masz na imię? Emila. Słuchaj, Emila. A ty uważasz, że ten stan wojenny, co nie? To była zbrodnicza decyzja, czy zła, ale jednak konieczność? Zbrodnicza! Tutaj krzyczy jedna osoba. Dziękuję za pomoc. No bo ja tak się zastanawiałem po prostu też nad tym. To też nie jest najgorsze, ale to jak ja jestem tam zesrany i zestresowany, to w ogóle odbiera cały sens mówienia tego i przyjemność. Boże mój drogi. Nie, wiecie co, ja robię takie crowdworki, robię, bo ja to też nie jestem jakimś tam najbardziej fejmowym komikiem, ja tam nie jestem tam rozpoznawalny, ja to muszę się napracować, żeby sobie zjednać publiczność. I tutaj tacy mniej znani komicy mają taki patent na to, bardzo dobrze sprawdzony, że jak się jedzie do jakiegoś miasta występować, to się mówi, że klub piłkarski z tego miasta jest lepszy niż inny klub. I wszyscy już wtedy są polubieni, wszyscy się lubią. Ja tego nie zrobię za bardzo, bo ja nie za bardzo kumam to kibicowskie towarzystwo, bo tam jakby towarzystwo jest bardzo podzielone. I to w ogóle nie bazuje na merytoryce. I to można poznać po napisach na murach. Bo kibicowskie napisy na murach wyglądają tak, że albo jest napis Awe Klub, albo Klub Kurwa. I nie ma nic pomiędzy tym, nie ma odcieni, jest czarne albo białe. Tu wyjątkiem jest Lublin, skąd przyjechałem, bo u nas są napisy albo Awe Motor, albo Awia Kurwa, albo Lublinianka całkiem nieźle rozgrywa piłkę, ale powinna zwrócić większą uwagę na grę w defensywie. Są takie... Kurde, może ja sobie doromantyczniłem, że to jest takie chujowe, może to, kurde, no. Ale to jest nie do emisji, szanowni państwo. To moja morda i stopień ulania jest po prostu... Nie, mniej niestety, bo to wiadomo, że sokiści się czają, z ostrej amunicji strzelają, no bo taką oni mają. Nawijał raper Eldo. Ja też jestem fanem rapu, bardzo dużym. Moim ulubionym zdecydowanie raperem jest Pomidor ze składu Firma, czy ktoś zna może takiego... Harpagana. Nikt nie zna Pomidora. Bardzo polecam sprawdzić, kochany. Jedna osoba? Super. Bardzo polecam. Pomidor, moi drodzy, jest autorem mojego ulubionego wersu w historii polskiego rapu, który brzmi: Nieznane rejony, jestem wkurwiony, mam wyjebane na tych, co mi źle życzą. Koniec. Doskonały zawodnik. Polecam w ogóle cały skład Firma, który jest taki bardzo kontrkulturowy, to jest skład, oni tam wychodzą naprzeciwko złu na świecie. Zespół Firma nawet nagrał taki utwór o tytule Przeciwko kurestwu i upadkowi zasad. Jakby w tej wojnie zespół Firma zaskakująco i odważnie
opowiedział się przeciwko jednak kurestwu i upadkowi zasad. Na fali wzrastającego poparcia dla kurestwa i upadku zasad zespół firma postanowił odważnie powiedzieć nie. To było bardzo ryzykowne. Mogli narazić się wielu fanom kurestwa i upadku zasad, którzy nie kupowaliby ich płyt wtedy. To nie jest za dobrze ujęte, ale ogólnie sens podtrzymuje, no że wiecie, że jak teraz na przykład jest tak, że jakiś raper albo w ogóle ktoś z przestrzeni publicznej mówi, że ja jestem przeciwko kurestwu, albo ja jestem przeciwko... Możesz równie dobrze powiedzieć, ja jestem przeciwko złu. I to nie jest aż takie odważne, bo nawet go nie nazwałeś za bardzo. I nie będzie nikt, kto cię rozliczy z tego, bo nikt się nie poczuje urażony, bo to nie jest tak, że ktoś się identyfikuje jako... Ja nazywam się Cezary Pontewski i nie mam studiów. Ale mam za to bierzmowanie. Także na rynku pracy sobie jakoś tam radzę. Z tym, że ja jeszcze robiłem to stare bierzmowanie, to jeszcze było łatwiejsze trochę. Za czwartym zdałem dopiero. No to roja jest najtrudniejsza, no tyle wam powiem. Tak, bo w ogóle tam kiedyś było łatwiej zdać, kiedyś to wszystko było lepiej, kurwa, kiedyś to... Często się słyszy takie, ostatnimi czasy takie słynne, to kurwa, no kiedyś to było, kurwa, teraz to tak nie jest, że kiedyś... No to jest, szanowni państwo, delikatnie zdezaktualizowane, ponieważ tutaj jest grane nosaczem. No co, pamiętam, że jeszcze tak wrzucając to się spieszyłem, bo wiedziałem, że nosacz już jest na... za chwilę będzie tak, że będzie problem, że to już wiecie, będzie dosyć przebrzmiały mem, co w tym momencie już on zrobił 3 fikoły czasowe, no ale tak. No. Jezus, kiedyś to trzeba było podejść do... w realu do dziewczyny zagadać, a nie na fejsie zaczepianie. Co to kurwa? Ja się to kiedyś bawiłem patykami, jakby to były karabiny, kurwa, to trzeba było wyobraźni do tego, a nie te gry wideo. Moi drodzy, ewolucja działa w ten sposób, że mniej atrakcyjne rzeczy są wypierane przez bardziej atrakcyjne rzeczy, jakimi są patyki dla gier wideo. Bardzo proszę się z tym pogodzić albo wyginąć, bo tak też mówi ewolucja. To takie tryhardowe. Ale parę rzeczy tak sobie myślę, kurde, że jakbym wziął teraz i wykorzystał ponownie, wiecie, na zasadzie przepisania, to ja uważam, że tutaj mimo wszystko, drodzy państwo, mimo tego, że są tutaj oczywiste rzeczy typu tak zwana kaszana, no to bywają momenty. Wiecie co, kiedyś połowa ludzi rodziła się martwa. Hej, jesteś w ciąży? Który miesiąc? No, 6. A wiecie już co będzie? Czy żywe, czy martwe? Nie wiemy, nie chcemy wiedzieć. Niech to będzie niespodzianka. Takie kiedyś dialogi chodziły po mieście. Tak, zadam jeszcze o mnie. Lubię gotować. Ale też lubię być heteroseksualistą. Staram się łączyć te dwie pasje. I nawet mi wychodzi, chociaż... To nawet śmieszne. Ale ja tego nie pisałem z takim założeniem, że gotowanie jest gejowe czy co. Tylko to było takie raczej... ja uważam, że gotowanie jest bardzo sexy. I nie ma nic złego w byciu gejowym też oczywiście. Ja na przykład gotuję. Wczoraj zrobiłem na przykład zapiekankę. Taką z ziemniakami i z brokułem na przykład. Wychodzi, chociaż kiedyś ten dresiarz podszedł do mnie i zapytał mnie, czy jestem i czy chcę wpierdol. O, na przykład widzicie, tu jest taki czas, że już trzeba to słowo, które tutaj jeszcze przechodziło w 2017, czyli P-word tak zwany, użyty nie obraźliwie, tylko jako cytat. Już, kurde, będę musiał to wypikać, żeby w ogóle pozostać na powierzchni w miarę żywy, nie? Na co ja odpowiedziałem mu, że nie. Ale tak mi się zrobiło go szkoda trochę. I tak mówię, że no nie wiesz, ale fajnie, że podszedłeś, fajnie, że zagadałeś. Nie bałeś się odrzucenia. Tylko trzeba odwagi, wiesz.
Kiedyś trzeba było zagadać w realu, a nie znaczy być na fejsie. On mówi, kurwa, dokładnie! A to się kiedyś bawiłem patykami, jakby to były karabiny, to się bawiłem patykami, jakby to... Jest takie nieudane, wiecie, takie naoglądane takich z Ameryki callbacków, gdzie to się zazębiają postaci i to jest... A, ale siłowa. Bo karabiny to trzeba było. Gówno! I to, szanowni państwo, a i tak jestem zdziwiony, że dopiero przy 8 minucie 56 ja jestem pierwszy raz dopiero tak poważnie scringowany. Ty, a może się pomaluję, co? Ostatnio kupiłem taki jakiś fluid na sesję zdjęciową. Bo Sebastian mi kazał. Poczekajcie chwilę. Kurwa ma. Cierpliwie dzień po dniu. W ogóle ten dreszczarz, on do mnie powiedział, e kurwa człeniu. Ja nie wiem, jak u was się mówi, jak się jest dresiarzem, ale w Lublinie mówi się ej kurwa człeniu. I ja już jestem tak nauczony, jak słyszę ej kurwa człeniu, to wiem, że warto posłuchać, że warto, że jakaś mądrość za chwilę do moich uszu dotrze. Zresztą dziadek zawsze do mnie mówił, ej kurwa człeniu, jak trwoga to do Boga. Tak, ja to też nie wiem, jakiś tam nie jestem przesadnym fanem policji. Kiedyś mnie przesłuchiwał jeden policjant, to był taki starszy antyperspirant Kowalski i on tam mówi do mnie, panie Cezary, co pan robił w piątek wieczorem? A ja powiedziałem, że uprawiałem seks. A on zapytał, czy ktoś może to potwierdzić? A ja powiedziałem nie. To jest żart, który jest po prostu takim cheesy gównem opartym na bardzo podstawowej autodeprecjacji tak zwanej, ale to bardzo dobrze się sprawdzało w latach 2010-2015, bo wtedy, a teraz to już wiecie, to jest tak z językiem angielskim, jechanie po sobie teraz to już jest taki standard obowiązkowy, tak samo jak znajomość języka angielskiego na rynku pracy, co nie. Ale to jak jeździłem na supporty, ja chyba z tym jeździłem na supporty z Antkiem właśnie, pozdrawiam Antoni. I to najlepiej zawsze działało, że wiecie, wychodzi jakiś felek, kurwa, mądrzy się, jakieś robi poczwórne fikoły znaczeniowe. Dobra, to tam w ogóle nie siadało za bardzo. Ale wiecie, jak kurde felek zacznie tam po sobie cisnąć, że nie za bardzo używa siurdaka w celach prokreacyjno-przyjemnościowych, no to... Przegrywskie żarty masturbacyjne zawsze są bardzo mile widziane. To jest prawda. Też ostatnio byłem w takim supermarkecie i teraz jest bardzo ciekawie w supermarketach, bo już nie ma tak, że tam masz po prostu kilka kas i się ustawiasz tam w kolejce do kasy, do której chcesz się ustawić, tylko teraz przed kasami jest jedna kolejka do takiego monitora z takim niebieskim ekranem, który tam skanuje twoją osobowość, twoje aspiracje, twoje człowieczeństwo, twoją przeszłość i tam wyciąga z tego średnią i przydziela ci wolną kasę, prawda? I tam można dostać albo kasę numer 4, albo kasę numer 5, albo Gryffindor, albo Slytherin. I ja akurat dostałem do kasy numer 5 przydział. A to dobrze, bo ja do Slytherinu nie chciałem iść, bo ten Draco Malfoy pląta spierdolony śmierć, wiadomo, że on tam podkłada nogi. Ja tak też za kościołem tak też nie przepadam za bardzo, nie. Nie lubię tak, znaczy mam konto, nie, ale nie korzystam zupełnie, nawet nie pamiętam hasła, tylko login z bierzmowania, zresztą mam Jan. Znaczy Jan podkreśnik 01, bo samo Jan już było zajęte przez tego ewangelistę. Tutaj muszę przerwać, bo to akurat ten żart nie zgadza się z rzeczywistością, bo tak naprawdę mam Beniamin na imię na bierzmowanie. Czasami pytacie, jaki procent z tego, co jest w żartach, jest prawdą? No to tutaj kurwa nic. To jest kłamstwo na kłamstwie. To jest wszystko po to, żeby was zmanipulować, was zwieść. A wy jeszcze zadowoleni na stand-upedii. Łapki w górę. W kościele, na przykład bardzo lubię oglądać takie rzeczy jak wybory papieża. To jest kurwa, to jest super rzecz. Wtedy takie spodniośle bardzo. Mam wrażenie, że historia się dzieje na moich oczach, że tam papież umiera.
zbierają się kardynałowie, tam konklawe tak zwane, tacy ponurzy, dostojni starcy, wchodzą dwójkami do kaplicy Sykstyńskiej, jest jakaś taka modlitwa straszna, taka ekskomuniczna, po łacinie, oni wchodzą, drzwi do kaplicy się otwierają, tutaj Michał Anioł, tu freski, czar fresków atakuje, oni tam składają przysięgę na pismo, potem rozchodzą się, na karteczkach wpisują nazwiska nowego papieża, wrzucają na urny, mi się to bardzo podoba. Jak ja bym był papieżem, to organizowałbym tak co roku losowanie na Mikołajki. Takie dla kardynałów, nie, że tam umawiamy się do stówki. Oczywiście tam jest przysięga, że nikt nikomu nie powie, kogo wylosował. Oczywiście za chwilę, kurwa, wszyscy wiedzą, kto kogo wylosował. No, kogo to nawet no, fajne, dziwisza, nie, 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 nie. Zabawnych rzeczy, to widziałem ostatnio Karła. A tam jeszcze, tutaj miałem jeszcze takie dopisane, że ten, że tam Dziwisza nie za bardzo lubią, bo się rozjebał na straży papieskiej. To takie śmieszne, bo wiecie, bo w mieście jest straż miejska, a w Watykanie jest straż papieska i oni tam robią przypały i wiecie, i uciekają przed strażą papieską. To nie jest jeszcze śmieszne? Znaczy troszkę jest, ale to nie chodzi o to, że ten karzeł szedł sobie ulicą w takiej koszulce czerwonej z orłem i napisem Polska. I coś mi nie grało w tym obrazku, nawet nie wiedziałem co, ale coś było nie tak, że idzie karzeł w koszulce z orłem i napisem Polska. I okazało się, że przyłapałem swój mózg na pewnej schematyczności myślowej. Otóż karły nie mają narodowości. Nie mają. Znaczy zostańcie ze mną. Chodzi mi tylko o to, że jak widzicie dwóch karłów, którzy idą sobie chodnikiem i tam rozmawiają, to nie myślicie sobie, ach ci Anglicy, a nie pomogli nam na wojnie. Nie, tylko tak... No to takie jest dosyć, no nie wiem, chyba bym już tego nie powiedział teraz. W sensie, nie uważam, że to coś złego. Teraz chyba bym powiedział osoba niskorosła, wiedząc, zobaczcie jak na te standardy, jak wszystko się zmienia. Że tutaj w tym materiale padł C-word, P-word, K-word i te rzeczy już by w ogóle nie przeszły dzisiaj. Jaka jest mega rotacja. No ale ja się z tym zgadzam. No, jak dalej mam poczucie, że jak widzę osobę niskorosłą, która walczy na gali High League i wiecie, i robi tak. Jak Mini Mike robi groźne miny i naprawdę się zachowuje jak samiec alfa, który, to ja tak mam, nie, to się w przyrodzie nie dzieje coś takiego. Wiecie o co chodzi? Że ja mam taki clash, że to coś mi tu nie gra po prostu, no. Never mind. Teraz będzie, drodzy państwo, segment żartów nadintelektualnego dzieciaka na temat branży, w której się znalazł. Uwaga! W ogóle tak chodzicie trochę na te stand-upy, bo to są work in progressy, to trochę jest tak, pewnie wy trochę znacie te rzeczy. To jest moment, kiedy możecie odpowiedzieć. Tak. Bardzo ładnie. Jezu, jakie to jest niezręczne. Ja bardzo jestem fanem, szczególnie bardzo lubię taką konstrukcję w stand-upie, która polega na takich słowach: hej, macie coś takiego. Znamy, że tam wychodzi jakiś koleś i mówi: hej, czy zdarzają wam się czasem przypałowe sytuacje? I zdarzają się nagminnie. Ostatnio szedłem z moją dziewczyną coś tam. Ja bardzo lubię, dlatego przygotowałem specjalnie dla was cały segment żartów. Ej, macie coś takiego. Spróbujmy. Uwaga, pierwszy żart. Hej, chłopaki. Ja tutaj zwracam się do chłopaków. Macie coś takiego, że jak sikacie, to wam tak pęcznieje ta żołądź, tak się robi taka brunatna wręcz, taka jakaś taka, nie, taka brunatna i tak ten mocz tak nieregularnie tak wylatuje, tak... to muszę iść do lekarza. Znowu jedyne, co zażarło, to moment, w którym ja powiedziałem, że mam krwiomocz i problemy z wypróżnianiem się. Ale to akurat śmieszne było. Nawet. Uwaga, drugi żart. Hej, macie coś takiego? A ja mam. On jest najsłabszy z tych wszystkich, ale... No, jest spoko. Ta piłka jest w ogóle Michała Kutka. Pozdrawiam bardzo. Wspaniały człowiek, wspaniały komik. Szybkie przejście. Uwaga, trzeci żart!
ale on jest tylko tak umatek. Ostrzegam, że on jest tylko kurwa dla ogarniaczy. Także proszę o skupienie. Hej! Czy mieliście kiedyś coś takiego, że przed ślubem wszystko było super? Przed ślubem wszystko było dojebane, wszystko się układało przed ślubem, a po ślubie zaczęło się wprowadzanie gospodarcze agendy chrześcijańskiej władz kościelnych, które miały na celu destabilizację wielkiego imperium lechitów? Bo to był żart mówiony jako Mieszko I. Z tego tak umatych, to jest żart historyczny. No moi drodzy, tu były ryzykowne decyzje. Jestem zestresowany, ale ja dzisiaj tak powiem wam, że tak wyszedłem z tego. Tutaj zapuszcza sygnał, jest metro i sobie wyszedłem, tam jest takie swobodne wyjście. I od razu tak swobodnie się poczułem. I już jestem bardzo wyluzowany. Powiem wam, że ja w ogóle mam takiego kolegę, z którym nikt nie chce grać pokera na pieniądze. Nikt nawet nie chce z nim siadać do pokera na pieniądze, bo on jest upośledzony, nie rozumie zasad po prostu. Ostro! Czy ja tu widzę ostro żartowicza? Ale mam też innego kolegę i on jest taki bardzo zaczepny trochę ten kolega. Ja już tłumaczę, co to znaczy. Chodzi o to, że wszyscy bierzemy udział w seksualnym rynku jako ludzie, chcąc, nie chcąc, tam wystawiamy swoje stragane atrakcyjności na seksualny rynek. Wszyscy tam mamy swoje racje, prawda? Oceniamy się od 1 do 10, wiadomo, wszyscy wiemy, o co chodzi. Ja jestem na przykład taką czwórką, chociaż podobno jedna kobieta kiedyś oceniła mnie na 9 na 10, ale to było w skali Apgar. Natomiast ten mój kolega jest trochę niżej w tej skali, właściwie bardzo niżej. I on musi sobie jakoś radzić, żeby przetrwać na seksualnym rynku. Więc jest taki kurwa zaczepny po prostu w stosunku do innych samców. I jak to wygląda, może przykład. Ja mówię do niego: Łukasz, daj łyka małego. A co Łukasz mówi? Małego? Jak twój penis! I potem mówi: żartowałem, powiadomo asekurację, prawda? I kiedyś idziemy sobie z Łukaszem w Lublinie, tam jest wieczór, piątek i tam mijamy taki klub, taki dancingowy czy coś. I on mówi tam: hej Czarek, chodź wejdziemy do tego klubu tutaj nocnego. A ja mówię tak: wiesz co Łukasz, ja nie, bo ja tak nie lubię tłumów za bardzo. A co Łukasz, moi drodzy, mówi: no to dobrze, bo na te swoje stand-upy to tłumy to raczej nie przychodzą. Żartowałem. To było obiektywnie dość chujowym takim pociskiem. Zero postaranka, więc ja tak jestem ciary wstydu i tak jedyne co mogę zrobić, to udawać, że to mnie zabolało, żeby było śmieszne. Więc tak mówię: Łukasz, ty jesteś taki ciosny, jesteś taki zadziorny, cały czas mi ciśniesz kurwa, wiesz, że mi zależy na tej komedii tam. On mówi: dobra, dobra, żartowałem. Mówię: no spierdalaj, jesteś po prostu, przestałbyś mi cały czas tam dopiekać. I wtedy jechał samochód obok i przysięgam wam, że miałem pierwszy i ostatni raz bardzo dużą ochotę wskoczyć pod ten samochód i popełnić samobójstwo dla Beki. Żeby zostawić tego skurwysyna do końca życia z tym, że jego ciosny dowcip doprowadził mnie do śmierci. Chodzi mi tylko o ten mówi: kurwa, no żartowałem przecież sobie, żartowałem tylko. To było takie żartować. Nie chciałbym być samobójcą, bo... Znaczy, w ogóle protip dla was: bardzo łatwo poznać samobójcę. Bo jak oglądacie, to są takie jakieś tam reportaże w Uwadze, to zawsze tam sąsiadki mówią, że no to dobry był, grzeczny był, pierwszy dzień dobry zawsze mówił. Także jak widzicie, że ktoś mówi pierwszy dzień dobry na klatce, to jest potencjalny samobójca. To nawet fajny żart, ale teraz jakby z pierwszy dzień dobry to się zrobił bardzo popularny mem i w ogóle żart. Więc to jeszcze było w czasach, kiedy to nie było takie, kiedy jeszcze bez przypału mogłem powiedzieć tego rodzaju obserwacje, mając poczucie jakiejkolwiek odkrywczości. Ale kurde, też niesamowite, że to wszystko już jest, jakby tak szybko się deaktualizuje, bo się staje... Wiecie, to jest tak jakby, nie wiem, jakbym powiedział 10 lat temu: mięsko zjedz, a ziemniaczki zostaw, na przykład, to by było turbo śmiesznym bekiem, tylko że teraz to jest żart każdego przeciętnego normika na demotywatorach w każdy okres świąteczny, więc kurde, trzeba uważać, co jest przejmowane przez kogo. Ciekawe. Dobra, słuchajcie, na razie robię pauzę, bo muszę iść zrobić sobie herbatkę.
zróbcie sobie herbatkę, kawka, herbatka w dłoń i widzimy się. Ja także, szanowni państwo, ja żegnam się na chwilę i widzimy się zaraz i w międzyczasie, a słuchajcie, możecie w międzyczasie kupić te bilety, ja przepraszam, że wam kurde rujnuję, znaczy przerywam seans, ale kupcie te bilety i będzie fajnie. Scena też mi się przydarzyła taka nieciekawa historia, bo wszedłem do łazienki i tam leżała moja dziewczyna nieprzytomna i obok niej puste pudełko pigułek nasennych. Ja się tak przeraziłem strasznie, zacząłem krzyczeć, mówię, kochanie, ile tego połknęłaś, dlaczego to zrobiłaś? Mówię, chodź, musisz to zwymiotować, szybko. Ona tak się ocknęła i tak wymabrotała, nie Czarek, nie zżygam się przy tobie, bo potem nie będziesz mnie chciał. Przyznaj mi rację i umarła. Czy ja tu widzę ostro żartowicza? No tego już bym nie powiedział dzisiaj, ale to też były takie czasy, że taki typowy ostrożart, wiecie, taki typu Antony Dżeselnik, ale to dużo osób było tym zajarane, nie tylko ja, żeby robić, wiecie, ostre, chamskie one-linery, że na końcu się okazuje, że ja jestem taki, kurde, zadziorny motherfucker bitch boss, który jest bezwzględny i... No ale to przecież nie jest prawda, zobaczcie na tego gościa, to nie jest motherfucker bitch boss, tylko to jest jakiś, kurwa, miękiszon straszny, który jest obsrany jak 150. Nie jest to zbyt wiarygodne po prostu, ale to jest sam żart nie najgorszy. Cześć, dobrze zapamiętam. Słuchajcie rzeczy. Ale potem niestety musiałem jakby znaleźć sobie... Już bym chciał, żeby to się skończyło, szczerze mówiąc. Ja nie utrzymałem sam chaty, prawda? I okazał się nim być 37-letni emerytowany żołnierz, Zbigniew, którego jakiś czas wcześniej rzuciła żona. Zbigniew. Zastanawiałem się ostatnio, jak on się nazywał i zapomniałem, bo to jest real talk i zapomniałem jego imię. Zbigniew. Dobry był. Więc wolne chwile spędzał na płaczu i masturbacji, na którego przyłapałem raz, co było bardzo średnim widokiem. On był też bardzo speszony, ja zawsze patrzyłem, jak jest speszony, przez to, ile razy mówi cześć. Jak tak w porządku się zobaczył, to mówił cześć. Jak tak trochę był, wracał najebany i tak był, wstyd mu było, że jest najebany, to mówił cześć, cześć. A jak nakryłem go na walenie konia, to mówił cześć, 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 cześć. I tam wychodzi. I pomyślałem wtedy, że masturbacja jest czymś peszącym i wstydliwym, bo nie ma takiej sytuacji, że tam idziecie do kogoś w odwiedziny i tam jest gadka szmatka i się tylko dadzie przy stoliku i nagle wyciągacie penisa i... Przepraszam, czy nie będziemy mieli przeciwko, jeżeli sobie zwalę? No tak... Nie, wiesz co, tutaj nie walimy, ale możesz przejść do walarni. Nie zdarzyła się taka sytuacja. Też była taka sytuacja niedawno, że tam podeszła do mnie moja dziewczyna i pokazała mi na telefonie zdjęcie i to było takie USG zdjęcie i ja tak mówię, że co to jest, a ona mówi, że to jest USG, że to jest dziecko twoje. Ja tak się trochę zastydziłem, bo ja tak siebie na zdjęciach za bardzo nie lubię oglądać, a tam jednak była część mnie i tak zawstydzony, tak mówię, nie, weź, usuń to. Żart o masturbacji, nie, o. Jezus Maria. Czy ja tu widzę ostro żartowicza? Słuchałem tego i tego, mam taką dużą potrzebę powiedzieć tak, zamknij ryj, ty tryhardzie. Aborcji był ten, przepraszam, mi się pierdolą te żarty. Albo aborcji, albo masturbacji są zwykle. Tak, ja mieszkam w ogóle w Lublinie. To jest bardzo fajne miasto, ja tam mam takie życie. Uhu. Ja to wam powiem, że ja to tak tam żyję, że już nawet mi się nie chce wychodzić z domu za mniej niż 8,50 brutto za godzinę. Tak jest tam wybitnie. No, to my. To prawda. Wtedy pracowałem na zmywaku i zarabiałem gdzieś mniej więcej tyle. Dobre czasy, kochani. Że on tam hej na listę i on jest bardzo śmieciem, ja go nie lubię, nie szanuję go, bo on kurwa pracuje 30 sekund dziennie, to jest niemożliwe. Wychodzi po prostu na 30 sekund,
gra ten swój Hey Now. Nic nie napisał nowego, jebany, od 25 lat, cały czas na tym samym hicie, odcina kupony, pierdolony jednostrzałowiec Gabriel Fleszar. Okrutny. Mało tego, moi drodzy. On nawet nie napisał tego utworu. On kaweruje znanego krakowskiego hejnalistę, który, jak wiemy, dostał strzałą tam podczas wykonywania od Tatara. No to ten pomyślał, o kurwa, co za artysta, dostał strzałę, Krysiek Riedel zmarł na scenie, ja będę go coverować teraz. I coveruje, i tam ludzie się zesrają i srają, tam dupeczki na backstage zabierane, wszystkie machają. A lubicie toalety publiczne w ogóle? Czy ktoś jest zwolennikiem może? No nie, zbyt tam dużo ludzi marudzi, że tam jest niehigienicznie, tam panie, które tam pracują, są jakieś tam nieatrakcyjne czy coś. Nie zawsze tak jest. Ja jestem wielkim fanem. Szczególnie lubię taką sytuację, jak wchodzę na siku i widzę, że ktoś jest w kabinie. I widzę, że jest robiona dwójka, bo widać to ułożenie charakterystyczne. Ja nie mogę. Takie cyłeś to głosy, takie okrutne. Ale ja już wiem, że będzie zabawa. Co wtedy robię i wam też polecam, zgłaśniam kroki, żeby zaznaczyć swoją obecność. I wtedy, moi drodzy, te głosy ucichają. A ja myślę sobie, o kurwa, mamy do czynienia ze wstydkiem. Wyobrażam sobie, jak on cierpi teraz, ten człowiek, jak bardzo czuje się przyłapany i zaszczuty w tej kabinie, jak bardzo wytęża wszystkie mięśnie i zmysły, żeby nie wydać z siebie tego żenującego odgłosu pierdnięcia i innych rzeczy. A ja sobie stoję wolny, robię siku, trochę tak ale jednak kontroluję sytuację. Widzisz, że Marka Kagan. O, Kolbek był, kochani, o! No, tam cierpi w tej kabinie. Kulbeki! Jak mam dobry dzień, to jeszcze czekam na tego skurwysyna, żeby umyć sobie z nim ręce. Delicja. I tak myjemy sobie ręce koło siebie, on uśmiecha się do mnie z całą czerwoną japą, udając, że nie strał przed chwilą najgłośniej na świecie. Wybornie. Moi kochani, ja już tak będę kończył powoli, wyszedł. Nie można gadać. Ale tak, jeszcze tak chciałem, żebyście wynieśli coś z tego wieczoru. Tu bardzo często ktoś krzyczał: krzesło! Nie, nie chodzi. Chodzi o przesłanie. Chciałem wam powiedzieć, że nie pamiętam, co teraz będzie. Powiedział wam, że nie dacie rady. Jeśli ktoś kiedyś powiedział wam, że jesteście za słabi, żeby dojść tam, gdzie chcecie dojść. Jeśli ktoś kiedyś powiedział wam, że nie uda wam się osiągnąć tego, co sobie zamarzyliście, co chcecie osiągnąć, to mógł mieć rację. Macie 50% szans na to też, w zależności, jakie kto ma predyspozycje, prawda? I tak. Wkład finansowy i takie inne rzeczy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dziękuję za uczestnictwo. Ja nazywam się Cezary Podolski. Jebać policję! Jebać policję! Jeb! Ktoś tam odkrzyknął. Moi drodzy, to było bardzo pouczające i cringe'owe doświadczenie dla mnie. Proszę je docenić, ponieważ naprawdę nie sądziłem, że będzie tak ciężko mi to obejrzeć, ale i tak zauważyłem, że patrzyłem głównie w okno i nie patrzyłem na siebie, ponieważ no jakby to powiedział pan Bartosz Zalewski, no jak na ciebie patrzę, to nie jest dobrze, no. Dziękuję za uwagę. I tak sobie myślę, tak kurde, no mam nadzieję, że jak włączę za 6 lat swoje materiały z teraz, to też będę miał podobne odczucia, ponieważ będzie to oznaczało, że poczyniłem jakikolwiek progres. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. To byłem ja, Cezary Pontewszczak, Solówka. Czyli korzystając z tej okazji, że tutaj jeszcze z wami gadam, mam coś fajnego do przekazania, zaanonsowania. No nie mam, kupujcie te bilety. Trasa to jest Bełkot. W twoim mieście, mordo, wpadnij zbić piony, a tak naprawdę nie musisz zbijać piony. Potrzebuję po prostu, żebyś przyszedł, żeby były ludzie. Piona może być zbita, ale nie musi. I wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymajcie się. Jeśli lubicie ten kanał, a jeśli go nie zasubskrybowałeś, no to kurwa zastanów się. Okej? Okay? Okej. Okay. Buziaki, bardzo was szanuję, bardzo was cenię. Jesteś super, pamiętaj o tym. Trzymaj się, cześć. Ha, hu. Szukaj mnie cierpliwie dzięki.
Please.